Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i rozpoczynamy tym filmem nową serię. Serię, w której postaram się krótko i zwięźle odpowiadać na nurtujące Was pytania. Pytania, które zadajecie mi na Facebooku, w komentarzach pod filmami na YouTube. Są to po prostu takie pytania, które często się powtarzają. Jako, że nie mam takiej ilości czasu na odpowiadanie na wszystkie komentarze, wszystkie maile, które do mnie piszecie, myślę, że będzie to dobre rozwiązanie. Przy okazji taka forma odpowiedzi pewnie dla Was też będzie atrakcyjna, ponieważ będę się starał, żeby te filmiki po prostu były ciekawe i przydatne dla Was. Tak więc rozpoczynamy. No i moi drodzy, pierwsze zagadnienie, pytanie. Jeden z widzów kupił headset, podłączył go do komputera i nie działał mój mikrofon. I teraz poszukajmy odpowiedzi, dlaczego ten mikrofon nie działał. Pierwsza rzecz, którą polecam sprawdzić, jest naprawdę banalna. Przede wszystkim zobaczcie, czy któryś z wtyków, jeśli to są mini jacki, nie ma luzu, czyli po prostu, czy został odpowiednio dopchnięty w gniazdo. Może się zdarzyć, że po prostu wtyczka gdzieś nie styka i przez to nie ma sygnału. Druga rzecz, jeśli są to słuchawki z odłączanym mikrofonem, także sprawdźcie, czy ten mikrofon dobrze się wczepił. Jeśli headset ma pilot, na którym mamy wyłącznik mikrofonu, sprawdźcie także, czy nie jest on w pozycji wyłączonej, bo to może po prostu też rozwiązać problem. Kolejna rzecz, która dotyczy w sumie i słuchawek na mini jackach, i takich z własną kartą USB, to wybór odpowiedniego urządzenia do nagrywania w systemie Windows. Czyli klikamy sobie, otwieramy tutaj urządzenia do nagrywania i domyślnie mamy na przykład ustawione na naszą kartę integrowaną z płytą główną, natomiast przykładowo musimy przełączyć się na układ USB i właśnie w ten sposób ustawiamy to urządzenie jako domyślne źródło nagrywania i wtedy już wszystko powinno być ok. Natomiast jeśli mikrofon działa, ale na przykład macie jakieś szumy, czy macie niewyraźny dźwięk, a jest to układ USB, polecam też ściągnąć najnowsze sterowniki dla Waszego systemu i wtedy wejść w panel sterowania takich słuchawek i poszukać tam odpowiednich ustawień, ponieważ czasami na przykład należy zaznaczyć jakąś redukcję zakłóceń w mikrofonie czy jakieś niwelacje echa. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o to zagadnienie. Mam nadzieję, że filmik był przydatny. Jeśli tak, oczywiście łapka w górę. Będzie więcej takich szybkich poradników. Zaglądajcie też na mojego Facebooka, zaglądajcie na kanał często. A jeśli chcecie znaleźć przykładowe słuchawki, to ceny macie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!